Będąc z narcyzem nie możesz być po prostu sobą, ponieważ czujesz, że jesteś obserwowany, oceniany, jesteś krytykowany i niewystarczająco dobry. Przesadzasz, wymyślasz, jesteś przewrażliwiony, dziecinny. Narcyz usiłuje uzyskać tylko twoją reakcję. Narcyz chce wiedzieć o czym myślisz. Czy jesteś szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, czy udało mu się na ciebie wpłynąć? Z Narcyzem nie możesz osiągnąć żadnej więzi, poza jej iluzją, która cię pochłonęła na początku. Narcyz trzyma cię na dystans, jest w twoim zasięgu, ale nie możesz uzyskać połączenia, bo nie znasz hasła. Narcyz nie chce, byś znał hasło. Nie chcę, byś miał do niego dostęp, możesz jedynie połączyć się z jego maską. Narcys chce cię kontrolować, chce wpłynąć na ciebie, byś najlepiej milczał. Narcys będzie cię karał ciszą, będzie z ciebie żartował, kpił, szydził. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy za pięć minut, i to wprowadza w twoje życie chaos i niepokój. Nie możesz być sobą, bo narcyz nigdy nie zaakceptuje nikogo takim, jakim jest, i odpłaci się zemstą za to, że nie spełniasz jego oczekiwań.